witam Państwa. Jesteśmy z jednym osiedli nowochódzkich, które znajduje się schron przeciwlotniczy i spróbujemy wejść do tego schronu. Widzimy, że drzwi są zamknięte. Otworzasz, otwieramy. Silno pociągamy. To są pierwsze drzwi metalowe. Gazoszczelne, zachowane są uszczelki. Jest to, wchodzimy do przedsionka schronu przeciwlotniczego. Pod kątem 90 stopni po lewej stronie znajdują się następne drzwi metalowe. Muszę dołożyć trochę siły. Otwieramy te drzwi. Idziemy w kierunku filtrowentylatorowni. Po prawej stronie mamy pomieszczenia schronowe, które tymczasowo zostały zabudowane piwnicami. Pomalutku skręcamy w lewo. I wchodzimy do oryginalnej filtrowentylatorowni zachowanej w stanie nienaruszonym od 1956 roku. Skażone powietrze szło poprzez korytarz, który był czerpią powietrza tymi żółtymi rurami. Następnie po oczyszczeniu przez filtry był pompowany do poszczególnych pomieszczeń schronowych. Proszę zwrócić uwagę na datę wentylatora. Rok produkcji 1956. Filtr wentylator posiadał dwa napędy. Napęd elektryczny. Tu w tym przypadku mamy silnik trójfazowy, który niestety uległ spaleniu. Tu mamy zachowaną oryginalną rozdzielnię żeliwną, łącznie z rurami stal pancernymi z tego okresu czasu. Ja to doprowadziłem do porządku. I tutaj mamy poziom skażenia. W każdym schronie musiało panować nadciśnienie. To nadciśnienie powodowało to, że zabrudzone i zanieczyszczone powietrze nie dostawało się do środka schronu. Regulacją tego ciśnienia zajmował się tutaj zdemontowany manometr ciśnieniowy. Tutaj widzimy zachowany element, do którego podłączało się manometr ciśnieniowy i ten manometr pokazywał na podstawie różnicy poziomu wody, jakie ciśnienie panuje w środku pomieszczenia. W przypadku braku zasilania, żeby utrzymać te stałe nadciśnienie, jest zamontowane w każdym filtrowentylatorze, na każdym pompa. I tutaj osoby, które tu przebywały, kręciły, obserwując wskazania manometru ciśnieniowego. Jest to ciężka praca i ludzie to pracowali na zmianę. Takim ostatnim elementem systemu mającego na celu podtrzymanie ciśnienia to były zawory nadciśnieniowe zwane wylotowymi klapami schronowymi.
to urządzenie składa się z wylotu i klapy. Zakończeniem tego jest osiadkowany wylot. W czasie wybuchu blokowało się ten zawór po to, żeby skażone powietrze się nie przedostało. Pokażę Państwu jeszcze jedną tutaj taką klapę. Proszę bardzo, tutaj Państwo macie wylotową klapę schronową 150. Co to oznacza? To oznacza, że minimalna wydajność tej klapy schronowej to był wyrzut powietrza 150 metrów sześciennych minimalnie na godzinę. Nieodłącznym elementem każdego schrony były toalety. W tym schronie znajdują się dwie toalety. To pomieszczenie obecnie jest używane jako pomieszczenie dla dozorcy. Pomalutku. Ale tutaj, co zauważą, następną klapę. Otóż działa podobnie na tej samej zasadzie. Jest, nie jest zablokowana. Można ją oczywiście zablokować, ale nie, o, ale ją odblokuję. Proszę bardzo. Następnie ciężarkiem. Ta klapa znajdowała się w pomieszczeniu ubikacji, ponieważ panujące tutaj zapachy musiały być wyrzucone na zewnątrz, żeby nie zatruwać powietrza. To jest połączenie właśnie z drugim pomieszczeniem, z drugą ubikacją. Następnym takim ważnym elementem jest oczywiście wyjście z tego schronu, ale niezbędnym elementem do przetrzymania tutaj jest był zbiornik na wodę. Mamy zachowany oryginalny zbiornik na wodę i ten zbiornik zaopatrywał wodę, toaletę i podstawowe urządzenia sanitarne. Przejdziemy teraz, proszę Państwa, do tunelu ewakuacyjnego. No, tu będzie zadanie troszeczkę dla mnie utrudnione, ale myślę, że sobie dam radę. Poszło. Nas. Jak Państwo zauważyliście, są to jak drzwi. Te zawierające, gazoszczelne, zawierające, zachowały się tutaj oryginalne uszczelki. Następnie mamy drugie drzwi. Te drzwi są ułożone z szeregu. Tu mamy odwrotność uderzenia powietrza. W razie wybuchu powietrze dostawało się przez korytarz, uderzało boczną ścianę i nie powodowało zablokowania tych drzwi. Ja postaram się teraz te drzwi drugie otworzyć. Jest, otworzyliśmy. I wchodzimy, proszę Państwa, do tunelu ewakuacyjnego. W tym przypadku ten tunel również był czerpnią powietrza, o czym świadczy tutaj automatyczny zawór przeciwwybuchowy. On jest normalnie otwarty, a w razie gdyby przez ten korytarz dostało się bardzo wysokie ciśnienie, to te powietrze odbija się od tej ściany i następnie to powietrze idzie do tego zaworu. I główna czerpnia powietrza znajduje się w korytarzu ewakuacyjnym. Postaramy się teraz pomalutku przejść. Widać, że dawno tutaj nikt nie przebywał. I powoli zbliżamy się do wyjścia